Cześć kochani. Hello. Hello. No, jesteśmy na 2022 Naples Boat Show. Kupę fajnych łódeczek. A ja przyjechałem ze względu na jedną łódeczkę, która mi strasznie się podoba. Pardo. Zaraz was na nią zabiorę. Przejdźmy się tutaj trochę po tym, co jest jeszcze oprócz Pardo. Gdzie mnie zabierasz? No to chodźmy zacząć. 50-stopowy jachcik Canitas. Motoróweczki robione w Wisconsin. Jak ci się podoba? Beautiful. Tak? It's not paro, ale już byś dał radę? Ale dam radę. Nie trzeba by płacić za czynsz? 2 miliony dolarów. Mieszkałbyś sobie po prostu w porcie. Idziemy zobaczyć, jak wyglądają pokoje. Master bedroom. Tu mamy dla dzieci. Już są 3 sypialnie, proszę bardzo. Ktoś się by uparł, to jeszcze tu można spać, nie? Prysznic. Here goes another one. No to mi się bardziej podoba niż w poprzednim. Witajcie w pokoju dziennym. Idziemy zobaczyć na dół. No, patrz, na koszula ci pasuje do pościeli. Tak. Jakie okna fajne. Co to jest? King, nie? Bardzo ładnie. Kibelek śliczny. Prysznic dosyć duży. Szafa. Idziemy do drugiego pokoju. Jeszcze taki malutki pokoik. Czyli też 3 sypialnie. So the only helm station is in the flybridge. Okay. Flybridge. Okay. Nice. Wchodzimy na 72-stopowego azymuta. Zobaczmy. Jakie dobroci może życie przynosić? On już kupuje. So like, ale ty kupujesz lunch, nie? Yeah, but okay. I'm calling my partner right now because, like, you know, he's got money, I have to taste. Very nice. I te drzwi się otwierają całe pewnie. Tak. Co, wina nie ma w tej lodówce? I need a drink. O, tutaj stanowisko do pracy. Piękna kuchnia. Stanowisko dla dyrektora podróży. A ty od razu do sypialni idziesz. Kurczę. Proszę, ładna łazienka. I sypialnia numer 1. 4 miliony plus za ten łódkę jest. Rocznik 2000. Lekko używana. Pokój gościnny numer 1. Pokój gościnny numer 2. No i to jest chyba główna sypialnia. To moja. Już zajęta. Już zajęta. Tylko nie wiem, jak to zrobić, żeby go kupić. Tylko wiesz, z kredytami jest teraz różnie. Wolałbym cash. Więc muszę mieć cash. Jak zdobyć cash? Jak zdobyć cash? Jak zdobyć cash? Jeszcze pomyślę na górę. Tam mi się chyba dobrze myślę. Właśnie, spadaj z mojej sypialni. Patrz, jakie fajne wykończenie jest. Super. Lepiej nie włączyć. Jeszcze coś zepsuję i będę musiał zapłacić. Woda zaraz za oknem. No tak, no ale popsute, no. Reklamacja. Jak to można taką łódkę sprzedawać? 4 miliony, no. Bartosz!
nie złowódź, 4 miliony. Z czasem. The reason I'm here is your boat. Hello, girls. Oh no, I just love this boat. Absolutely. See them all? Yes. Okay, let's go on the trip. Bartek już się umawia. So it's BART. Oh wait, this is your email. So it's two. What's your name? My name is Bartosz or Bartek. Alright, let's see this beauty. Backdrop fall down, so it becomes like a big area to lounge at. Okay. The fridge is underneath over here. Two fridges, yeah, I know that. Yeah, I saw that. You have your galley over here. Yeah. You have an additional fridge right over here. You have your trash bin over here. Okay. Storage over here. Awesome. I love this column. Yeah. This is just beautiful. Thank you. You have your helm station over here. Chain counter, stabilizer, dual cigarette monitors. You have your bow area. Yes. Yes. What do you think? For now it's okay, but I would prefer that one. Well, be realistic, my friend. Yeah, okay, it's okay. This is 1.5, right? Something like that, million. And the 43 is about 1.3, 1.4, depends on the options, yes. Yeah. All right. I'll let you go see the cabin inside. All right, let's go see. No i proszę bardzo. Czego więcej trzeba? Czego więcej trzeba? Wyśpimy się? Wyśpimy się, a tam się dzieci wyśpią. Proszę bardzo. Idziemy na większą. Yes, this is 43. Much more space, and you have a garage or something here? We have a storage area in the storage. But you won't fit the jet ski or nothing there? No, no. See the front? Patrzcie, jaka skóra fajna. Bielutkie. Idziemy do środka. Uwielbiam minimalizm. Minimalizm to jest to, po prostu jest tak czyściutko. Tu trochę więcej miejsca dla dzieciarni. To się otwiera i tam w środku jest tender, czyli taka mała łódeczka, żeby do portu dojechać. No tutaj już jest dużo miejsca na tej 50. Proszę, zobaczcie jak ślicznie. Tu już naprawdę można niezłą imprezę kręcić. To jest twój wymiar? No. Ten stół się rozkłada. Jak widzicie, rozkłada się stolik. I wtedy jest duży. Jak zwykle idziemy obejrzeć go naokoło. Aż się spociłeś z wrażenia. Nie, musiałem sobie usiąść. Cytka ci się spociła. A też sobie usiądę w tych pięknych okolicznościach przyrody. Na tej pięknej łódeczce. Jeszcze trochę trzeba popracować. Ale jest wyznacznik sukcesu. Tak jest? Cele, nie marzenia. Teraz zobaczymy naprawdę, czy tu się da mieszkać na dłuższe podróże. Mi się podoba. W końcu znaleźliśmy. Tak jest. Idę zapytać. I proszę, i wreszcie jest prysznic oddzielnie. Czyli jak bierzesz prysznic, nie leje się na kibelek. No, szanowni znajomi, kupować i zapraszać mnie proszę. Tu jest szafa. Piękna szafa. To IKEA czy co? O, lewa, jasne. Raczej nie. Co tu mamy? Kibelek drugi. Tak jest, kibelek drugi. I pokój dla dzieci. Moje by narzekały, że nie mają oddzielnych pokoi, ale cóż zrobić. Jest super.